Szanowni Państwo, mamy teraz czas na dwa pytania ze strony dziennikarzy. Uprzejmie proszę o zadanie pierwszego pytania, przedstawienie się oraz podanie nazwy redakcji. Dzień dobry, Jacqueline Skowrońska, Telewizja w Polsce 24. Chciałabym zapytać pana prezydenta Andrzeja Dudę i prosić o komentarz do najnowszych doniesień mediów o tym, że szpieg Paweł Rubcow, zanim został wydany Rosji, otrzymał dostęp do tajnych materiałów swojego śledztwa, choć prokuratura mogła mu ich odmówić ze względu na ważny interes państwa. To są dzisiejsze poranne doniesienia Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no, muszę powiedzieć, że z trudem się komentuje tą sytuację, bo rzeczywiście jest tak, że obowiązujące przepisy pozwalają, strzegąc bezpieczeństwa i interesów Rzeczypospolitej, uczynić w takiej sytuacji wyjątek i nie dopuścić nawet podejrzanego czy skazanego do tego, aby zapoznał się z aktami. Zwłaszcza jeżeli są to akta klauzulowane, akta tajne. Natomiast cóż można w tej sytuacji powiedzieć? No, proszę Państwa, no, sytuacja jest o tyle kuriozalna, że myślę, że wtedy już nie było żadnych wątpliwości, że ten pan jest rosyjskim agentem, ponieważ wiadomo było, że będzie on uczestniczył w wymianie, która jest organizowana przez służby Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym obawiam się, że panowie z ABW mieli świadomość, iż pokazują te akta po prostu niekomu innemu, tylko funkcjonariuszowi czy agentowi rosyjskich służb specjalnych, który zresztą był w naszym kraju przecież oskarżony o szpiegostwo. Więc no, mogę powiedzieć tylko tak. No, wiecie Państwo, o ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB. Jeżeli chodzi o współpracę, to było za rządów pana premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. No, czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana, bo tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest mój komentarz na ten moment w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie.